Nom, nom, ej, tu, 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 dawaj, stawaj, stawaj. Co się stawaj. Dzieje? O, ty, pisz, sorry, że ci budzę, ale mam taką normalnie rzecz, że normalnie cię z kapci wywali. Patrz, co jaką, mam, patrz, co mam. Jaka, co to jest takiego, ptycho? Stary, wynalazłem kontroler umysłu, czaisz to? Możesz kontrolować co? Umysły. Jak to patrz, kontrolować to? Umysły, co? Słuchaj, to jest taki pistolet, coś takiego i możemy na przykład na nóbku to wypróbować. To ej, nie zużywaj tego, to jest zużywalne. Aha, i faktycznie, dobra, jak to działa, w sensie kontroler umysłu, to co, że mogę w ciebie strzelić? Nie, we mnie nie. No dobra, To działa tak, że strzelisz na przykład w nóbka i normalnie wejdziesz do jego głowy i będziesz normalnie w jego głowie siedział, możesz go kontrolować. To idealnie się składa, bo jest środek nocy i nóbek pewnie już dawno śpi, widzowie, to możemy tak jest, w takim razie wejść prosto do jego głowy i zhakować mu jego umysł, dobra. Zrobimy to. W sumie jestem bardzo ciekaw, co tam się w takim razie wydarzy. Chodźmy, tylko po cichu, żeby się nóbek nie obudził czasem, ptycho. Dobra, idę. Tutaj jest jego auto, musimy uważać. Chodź. Oj, chrapie chyba. Chrapie. Ej, ale dobra. Ma twardy sen, dawaj, idziemy. Dir? Co jest? Śni mu się pewnie jakiś dir. Jak wejdziesz mu do umysłu, to będziesz widział jego sny pewnie i w ogóle wszystko. Ej, dobra. Musimy to przetestować. Czekaj. O! Ej, wojan. Co? Nie, mu się śnisz pewnie z dirtem, bo powiedział, wiesz, wujem dir. Ale ja mu się śnię z dirtem? To trochę nie ma sensu, ale dobra. Ale no nóbek ma takie sny, dawaj, wyceluj w niego i strzel. Prosto w jego głowę mam wycelować, tak. Słuchaj? I on chyba nie powinien tego poczuć nawet, to jest chyba bezbolesne nawet. Dobra. Coś chyba słyszę, czy ktoś tutaj jest? O nie, dobra, uwaga, strzelam, 3, 4. A nie, czekaj, muszę się oddalić, o, teraz. Tak. Ej, co się stało? To działa? Nóbek, to ty? Czekaj, czuję jakbym był w jego głowie, nie wiem o co chodzi, w sensie jestem dalej w swoim ciele, ale czuję jakbym... Co to jest, widzowie? Jestem w środku w głowie nóbka! Dobra, halo, mogę sterować nóbkiem, normalnie stary, on śpi! To trochę dziwne. Nadal go słychać! Łarej! O co chodzi? Dobra, mogę sterować nóbkiem, teraz patrzcie, wystarczy, że... O, skręcę tutaj sobie, teraz skręcę tu, o, zobacz jak to działa dobrze. Jak to wygląda śmiesznie w ogóle. I nóbek cały czas śpi, więc on o niczym nie wie, więc ja teraz tak jakby działam, jakbym lunatykował nóbkiem. To. Nóbek jak się obudzi, to będzie myślał, że to był jakiś jego sen przecież. Tak, dobra. Słuchaj, musimy coś mu zrobić śmiesznego, dawaj, chodźmy pokazać najpierw Katy, bo widziałem, że chyba Katy jest, pojedźmy do niej jego autem. Weź go strony, nie mam prawa jazdy. O nie, co? Ej, co jest? Ej, on chyba w śnie wszedł do auta i on wie, że nie ma prawka. On chyba to słyszy mniej więcej, co my robimy. Co? Ej, dobra, ale jak pójdziemy do Katy, to nie udawaj, że jesteś nóbkiem, może stronujesz jakoś ją czy coś. Dobra, dopóki nie będę, słuchaj, pokazywał jej mojej lewej twarzy, to pokażemy. Dobra, chodźmy, jedziemy. Dobra, dawaj. No. Uuu, ja cię kręcę. Ale... gazu mnie. Nogami. Gaz, to jest. O nie. O dobra. Ej, nie mogę. To jest genialne. Nóbek będzie miał tak pokręcony sen. Ja się założę, że on potem do nas przyjdzie i powie: ej, chłopaki, miałem taki dziwny sen, tak nigdy takiego tak nie będzie, miałem. No. Dobra, chodźmy do Katy. Dobra, dawaj do Katy. Strolujemy ją trochę. Ale musisz mówić jak nóbek, albo takie nóbskie rzeczy musisz mówić. Dobra. Albo czekaj, albo spróbuję jakoś wpłynąć na nóbka, żeby on rozmawiał z Katy. Powiedzmy, dobra, czekaj, rozmawiajmy teraz, że Nóbek, rozmawiasz z Katy właśnie. Okej, okay, dobra. Idziesz właśnie do domku Katy. Nóbek. Śni ci się, że wchodzisz do domku Katy. Nóbek. Okej, zobaczymy, czy zadziała. Nóbek? Cześć, Katy. Co wy tu robicie w środku nocy? Nóbek śpi. Dobra, wyjdźcie do środka. Nie śpię, a mam, ja chcę pizzę, Katy, margaritę. Margaritę? Skąd ja ci w środku nocy wezmę pizzę, margaritę? Nóbek jak śpi i ogólnie on teraz trochę lunatykuje, bo wiesz, jeszcze go nie dobudziłem, to on lubi jeść pizzę. Pizza, margarita! Może coś zrobić? Kaprycoza. Kaprycioza czy margaritę, Nóbek?
No i to chyba chcę. Podwójny ser. Ja nie mam nic. Ale mogę ci dać pszenicę, zrobisz sobie z mąki czy coś. To tajmy ogórki, chcę mieć. Ogórki? Słuchaj, Kati, Dubek ma różne zachcianki, nie? Dziwne masz zachcianki. On jest głodomorem nocnym takim. Kati, to ja! Kati, to ja! Kati steruje nubkiem, Kati! Jak to jest możliwe, ptyś? Magelite, magelite z pieca! Czemu? Nubek ma w głowie Tojtka! Cicho, bo on usłyszy! Nubek nie ma, nie ma. Ten sen wszystko! Nubek nie ma w głowie Tojtka, Nubek nie słyszysz tego, Nubek. Nie ma! To jest tylko twój sen! Nic nie rozumiem! Kati, Kati, wkradłem się tą bronią do głowy Nubka i on teraz... Jestem w jego ciele i steruję jego ciałem, ale on dalej lunatykuje, więc... Salami, salami! Dawaj, robimy mu po prostu... Robimy mu najdziwniejszy sen na Wojanowicach! Dobra. On nie będzie wiedział rano, o co chodzi! Zobaczcie to, zobaczcie to! Bronco! Nubek, Winston! Ej, dobra, to jest musimy. Ej, to chodźmy do domu rzeczy, Paliona, nie? I zróbmy coś! Dobra, o, i będzie Nubka, dobra! Ej, i spali mi Dirta w lawie! Ooo, tak, dobra! Będzie miał koszmar, Spalimy co? To będzie dla niego. Ale jesteście okrutni, naprawdę, to ma akurat przejęcie ptyś. To będzie Palion, największy koszmar Nubka. Pizza, Palion, pizza. Co on ma? Co on ma z tą pizzą? Ogólnie kolacji nie zjadł po prostu. Ej, masz tą pizzę? Dodamy mu, spełnimy jego marzenie. Normalnie, damy mu pizzę. Ja mam. O, to chodźmy do kuchni, zrobimy najdziwniejszy sen. Dobra, usiądę, słuchaj, na kuchni, ale tutaj. A wy usiądź tam. I to będzie tak dziwny dobra, sen. Dobra, to ja mam słuchaj. Pomysł. Dam pizzę. Dobra, muszę dać tutaj i możesz jeść tak? Nie, ale dobra. No tak widzi trudno. Pizzę chyba teraz. Pizza! Salami! Z podwójnym serem, Nubek, zjem ci pizzę! O nie! A muszę siku. O nie! O nie! Nie! Nie może! Szybko do Tojtoja! Ja nie pójdę z nim do Tojtoja! Nie no, muszę wejść chyba z jego głowy w takim razie. Dobra, wracamy do niego, do jego domu. Czekaj, może on w nocy wytrzyma! Przecież to w nocy często się chce siku. Nubek, no wytrzymasz Nubek. Czy nie wytrzymasz? Nie myśl o wodzie. Oaza. O nie, dobra, on nie wytrzyma. Idziemy, muszę wyjść z jego głowy na chwilę. Muszę wyjść z jego głowy. Dobra. I on musi pójść do ubikacji. Jak wróci, to pójdziemy znowu, wejdziemy do jego głowy. O. Musisz to strzelić w górę teraz. W górę pistoletem, żeby wyjść z głowy jego. Dobra, to czekaj. Kładę się tu. Dobra, leżę, słuchajcie. Leżę i teraz wychodzę z jego ciała. Uwaga! O, oj, udało mi się. Jest. Dobra, szybko, chodźcie. Uciekamy tutaj. Szybko. Nubek, wstawaj. Uciekam. O nie, dobra. Ojeju, szybko do kibelka, szybko. Czy Nubek poszedł do ubikacji? Tak, to on już wstał chyba. O tak, dobra. Nie ma go, dobra, nie ma. Słuchajcie, to teraz może na dole jest. Podglądać. Ale jestem głodny, nie, ja cię siódę. Co jest? Będzie teraz jadnący? Pizzę wziął, czekaj, pizza zobacz. Pizza salami, tak mi się chciało, widziałem ją jakby przez sen, ale nie wiem. On pamięta tą pizzę! On pamięta, no! Miam. Patrz, ale normalnie... Ale w nocy się nie je pizzy! Ci na pizzę. Ale jestem śpiący, będzie chcę się położyć, jest tak późno, jest... I znowu do wyrka idzie. Aha, no okej, dobra, czyli on znowu poszedł spać, no nieźle. Dobra, sprawdźmy w takim razie, czy on już się tutaj położył. Tak, położył się, dawajcie na górę! Położył się! Okej. Okay. Dawaj. Dobra, już najedzony. Ile masz amunicji? Ile masz amunicji jeszcze w tym pistolecie, zmieniatorze? Jeszcze sporo mam amunicji. O, to super, dobra, dawaj. Dobra, to uwaga, strzelamy się znowu w jego głowę, uwaga! Nubek znowu lunatykuje, siema, to ja. Cześć, Nubek! Nubek! Idziemy teraz spalić Dirta. Idziemy spalić Dirta! Kaczyci, psysiu, a ja wolę palić diamenty! Mówi, że woli spalić diamenty! Dobra, dawajcie, idziemy spalić Dirta, to będzie koszmar teraz. Bolało. Ej, on teraz... Jak to bolało? On po tym jedzeniu, on będzie miał jeszcze mocniejsze te sny pewnie teraz, większe, wiesz. Tak. I koszmary, bo się najadł na noc. Tak, dobra, chodźmy. Dlatego z tym Dirtem idealnie, Kati, jadłem pizzę, Kati. Dobra, Nubek, trzeba jeść. Macie jakiegoś Dirta? Wiesz co, ja mam w domku, a co? Nie, no o, tylko ci daje Dirta, Nubek, zobacz. Nubek, ulubiony Dirt.
dirt. Tycho, daję ci dirta. Ale jest tak późno, po co mi dirt? O, schodzimy na dół do kopalni z dirtem. A tam są zombiaki, co je mam na hita. Ej, jak śmiesznie się gra śpiącym nubkiem, nie? I ja nie mogę, dobra. O, mamy tyle lawy. I teraz patrz, dobra. Nubek, o, ma, widzisz? Nie. Widzisz, o to nie, nubek? To jest okrutne. Ten dirt chyba wpadnie do lawy. Nubek, co ty robisz? Palisz dirta! Nie, to jest mój koszmar, sorry, nie wiem czemu to chodzi. Czemu Nubek pali dirta? Nubek, to nie ja. Niemożliwe. Zróbmy mu zdjęcie na pamiątkę. Wolę diamenty, ha ha ha. I teraz ma, rzucę dirtę, ten, teka. O nie. O nie, Nubek, jesteś okrutny, ja uciekam przed tobą. Ty też do lawy. Nubek, zaraz spalę całą twoją chatę. Ej, ja cię kręcę. Spytajmy o sekrety, spytajmy o sekrety, skoro śni, to może będzie chciał powiedzieć sekrety. O dobra, no jesteśmy w jego głowie, no dobra. Nubek, teraz idziemy odkryć twój sekret. Jaki masz sekrecik, Nubku? Mniom, mniom, sekrety, mniom, mniom. Dobra. On chyba jest głodny. On powie te sekrety, czy nie powie tych sekretów? Powiedz jakiś sekret papiona. Papiona, papiona ma bazę. Gdzie, bazę? Co? Gdzie ma bazę? Gdzie ma bazę, Nubek, zaprowadź nas teraz. W Bikonie, w Bikonie ma bazę. Bazę w Bikonie? Czekaj, ale chodzi o tego Bikona? Nubek, prowadź nas, prowadź nas, Nubek. Dobra, ej, prowadzi mnie chyba tutaj, zobacz. Dobra, uwaga. Co? Ej, no. Czekaj. Ej, a jestem, ja pamiętam tą bazę. Ja nie znam jej. Ja też jej nie znam. Oni sobie zrobili taką bazę właśnie tymczasową. Kiberek nawet mają. Wspólne, nie? No, no, a Nubek, a jaki był kod do tych drzwi? No, 999. Okej. Okay. Nie, nie działa! Nubek nawet nie pamięta kodu. Dobra, 1-1. Czeko się pokiem. A spróbuj. Czeko się pokiem. O, dobra, zróbmy tak, jak on chce w śnie. Że kopiemy się pokiem. Dobra, robmy teraz to, co on nam każe w śnie, jakby co by robił w śnie. O, dobra. Okay. Co będę wykrył w śnie? Wal... Tysia... Kifole... Nie rób tego! Tysia! Nubek jest okrutny! Nubek jest okrutny! Niam, 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 niam... O, Nubek, a może wejdziesz do tej lawy? Tak, to tylko sen, wejdę. O, Tycho się spalił! O nie, Nubek też oberwał! Boli. Co teraz? Dobra, uciekamy. Wychodzimy stąd. Wychodzimy z tej tajnej bazy. Ja muszę do wody. Ja nie wytrzymam. To do wody! Ja muszę do wody! O! Ej, wylałeś złą wodę! Sorry! Bo w jego śnie Nubka lawa jest wodą. Dobra, co można jeszcze w śnie Nubka zrobić? Nubek, zdraź nam tajemnicę w Tojtka! Nie, nie tajemnicy Tojtka, nie ma tajemnicy. Zdraź tajemnicę Tojtka. Zróbmy może pranka palionowi z rąk Nubka w takim razie. Jaka jest tajemnica Tojtka? Nie ma tajemnic Tojtek, dobra. Ej, co to jest za... Tyś, czemu to jest jakiś tajemniczy pokój twój? A nie, to jest taki, wiesz co, z dawnych dziejów, kiedy dopiero się do was prowadzałem. Ej, on nie ma nic w tym domku. Dobra, zrobimy włam do magazynu. No, dobra, tak. Tak, załóż na głowę. On załóż na głowę. Ej, on zauważył to. Patrz, dobra, zakładam. Nubek by to zrobił, nie? Czekaj, czy ja to mogę założyć w ogóle? Tyś też załóż. Ej, co jest? O my god. Założył. Dobra. Magikiem jestem. Co? Ej, dobra, zróbmy, żeby próbuje latać, ale nie będzie latał, tylko oberwie. Dobra. Dobra. Nubek, latasz, jesteś w śnie. Skacz! Nie skacz! Ała!
O co ej, chodzi? Ej, czasami są takie sny, że wydaje się spada, nie? No widzowie, jakie wy macie najbardziej dziwne sny? Napiszcie koniecznie. O, czy macie jakieś straszne sny, że ktoś was, nie wiem, goni, czy co? O dobra. Ej, ja wam opowiem, ja miałem taki straszny sen, że był taki wielki misiu i ja nie mogłem nic mówić. O dobra, weźmy, wyrzućmy w takim razie ten samochód jego, to będzie też kolejna część koszmaru. Nie, nie. Spalmy go! Spalmy to auto! Wiem! Zróbmy teraz pranka Nubkowi, że odzyskał prawo jazdy! O, albo czekaj, albo powiększymy się na całych Wojanowicach i Nubek będzie ogromny w śnie! Jestem wielki, dlaczego? O, dobra! Nubek, ty gigancie! Powiększyliśmy Nubka, jest teraz ogromny, zobacz! A ja, ej! Ja też w takim razie jestem ogromny w środku tutaj! Tak, chcę zdeptać! Chcę zdeptać Wojana dom! Dobra, dawaj, zdeptamy mu w śnie Wojana dom. O co chodzi, dobra. Biorę teraz lawę z mojego domku. Nie ma! On jakąś lawę chce z domku wziąć i zniszczyć pewnie mój dom. Nie, dobra. Ale no musisz to ci nie dosłuchać. Nie, rzucam jajek. To sen, Nubka. Masz lawę, podnieś ją. Podniosłem lawę, dobra, co nowe chcę zrobić z tą lawą w śnie? O tak, wyleję tą lawę do wody, do wody. Do wody? Co się stanie, tak. Dobra. Aj, bardzo dobra. Dojdę do wody, szybko mu się spalę. Dobra. O, i pa, normalnie. Lawa z Nubek. Krysiu, Kaci, ale mam sen dziwny. Jaki? I patrz teraz to. Wrzucam ogromnego dirta. Wrzucam ogromnego dirta do lawy. Nie rzucam. Czemu rzucam dirta? Czemu rzucam dirta? Usypnijcie mnie, to sen czy nie? Nubek, ogarnij się. Ej, ja nie jestem Krysiu. Czemu te kurczaki są takie sus duże? Co? Ej, co? Faktycznie, to jest ogromny kurczak. O, mega. Dobra, chodźmy zmniejszyć się do normalnego rozmiaru już z tym Nubkiem, bo to już jest przesada. Skacę. Zrób się taki mega Kati, malutki. Daj mi tutaj. O. Co jest? O, pa, wrócił. Dobra, i teraz pa, wsiadam do auta. Ej, ale jest problem, bo robi się niedługo jasno, zobaczcie. Robi się jasno i pewnie Nubek będzie wstawał niedługo. Jestem wyspany, zaraz. On się obudzi zaraz. Szybko. Dobra, idziemy. Idziemy szybko, tak, szybko. Nie obchodzą mnie przepisy, są dla lescy. Co? A ja lecę, na stopnie zatrzymuję się. I wszystko wiemy, co Nubek myśli w snach, okej. Ale tak fajnie. Dobra, wchodzę tutaj, do góry. Nie chcę iść tutaj, nie chcę. Nie chcę iść do łóżka, czekaj. Ile zostało? Dobra, już niewiele zostało, żeby zrobił się dzień, więc ja już lepiej wyjdę z jego po prostu ciała. Słuchajcie, więc ja tutaj położę się i słuchajcie, wystrzelę się, tak? Dobrze ptycho mówię? Może poczekamy do rana i sprawdzimy, co Nubek będzie gadał. O, właśnie, jak wspomina ten sen. Dobra, uwaga, strzelam! Dobra, wyszedłem, zadziałało! I szybko uciekamy, bo się robi jasno. Nie zdążę. Ej, to są te ogromne kurczaki! On będzie myślał, że to był sen, a one tutaj są! Dzień dobry, Wojanowice! O, Kiemka Nubek! Ejka! Właśnie stałem, miałem z wami taki fajny sen! I czemu te kurczaki są naprawdę duże? Jaki miałeś sen, Nubek? O jaki sen chodziło? Chwileczkę, miałem taki dziwny sen, że mieliśmy takie czapki na głowie, jak ty! Jaką taką czapkę? Ja też miałem! Ej, chwilę! Co? Taką? Chwilę! To? Ja śniłem, czy nie? Czemu macie takie czapki? Nie no, śniłeś, stary! Ja nie widziałeś, a co robiłeś jeszcze w tym śnie? Ej, stop! Tam jest lawa! A czemu tam jest lawa? Ale tak śnie mówiłem! Co? Co? Chwilę, chwileczkę! Jestem, ty jesteś jakimś jestem magikiem, jestem magikiem, moje sny stają się rzeczywistością. A może lunatykowałeś, no i nawet o tym nie wiesz? O właśnie. Nie, nigdy nie lunatykuję. Pierwszy raz. Trochę boli mnie głowa. Dobra, Nubek, może ty lepiej idź się jednak przespać jeszcze raz trochę, bo chyba trochę zmęczony jesteś po tych rzeczach, co robiłeś w nocy wszystkich. Dobra, dzięki, ale trochę boli mnie głowa, to było dziwne. Na razie. Ej, on nie ma pojęcia, no. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.